Cześć moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zainstalujemy CyanogenMod Moda 12, czyli Androida 5.0 Lollipop. Zapraszam! Pierwsze co, czyli to co zawsze. Uruchamiamy telefon w trybie recovery. Ja to robię na TWRP, bo uważam, że TWRP jest po prostu najlepsze, najstabilniejsze i robi to chyba najszybciej. Filtr się czasami wysypuje, a CWM to nie wiadomo, czy w którym momencie telefon nam padnie. Ok, widzimy ekran startowy TeamWin. I teraz standardowo wipe. Ale najpierw. Ja oczywiście ROM, jak zawsze, trzymam na moim pendrive'ie z kabelkiem OTG USB. Już nie ma, co prawda, pendrive'a z reprezentacją Polski, no ale... Okej, teraz robimy, jak zawsze, wipe Delvi Cache Cache System i Data. Następnie swipe to wipe. I rozpoczyna się formatowanie partycji, które zaznaczyliśmy. Nie zaznaczyliśmy internal storage, ponieważ formatowanie internet storage jest niepotrzebne. To nam by usunęło wszystkie nasze pliki muzyczne, zdjęcia i dokumenty, a nie potrzebujemy tego do instalacji ROM. Oczywiście możecie to zrobić, jeżeli uważacie, że macie śmietnik w telefonie, ale ja nie zalecam. Ok, teraz przechodzimy do pozycji install. Wybieramy najpierw ROM, czyli CM12 coś tam, wtedy add more zips, wybieramy wtedy Google Apps i wtedy swipe to install. Jak widzicie, tutaj teraz doskonale widać, że jest error sending message to add storage, bla 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 bla. Chodzi o to, że ja kiedyś chciałem sobie zrobić F2FS, czyli zmienić rodzaj partycji z EXT4 do F2FS, która jest ponoć szybsza i lepsza, bezpieczniejsza dla pamięci flash. Jak to się skończyło? A skończyło się na tym, że od 22 do 2 rano stawiałem telefon na nogi. 4 godziny, niby nie dużo, no ale jednak. Ja wam nie polecam osobiście zmieniania X4 na F2FS. Nie wiem po co to komu. Może i telefon działa szybciej, ale jak ja patrzę na ryzyko, jakie jest przy robieniu tego, a ponoć przy wracaniu do standardowych ustawień jest takie samo, czy tam nawet większe ryzyko. Teraz TWRP nam się zgasiło. No to recovery tak ma, że tam się ekran wyłącza po chyba minucie bezczynności. I znowu widzimy error sending message, to jest uszkodzona partycja cache. Gwarantuję wam, że u was takich czerwonych powiadomień nie będzie. Jeżeli nigdy nie kombinowaliście ze zmianami jakimiś w partycji, jeżeli kombinowaliście, jest wszystko ok, to też nie powinno być. Co prawda, mogę wam zdradzić, że już nakręciłem kolejny odcinek o instalacji prawie że stokowego 5.0 na G2. I po instalacji tamtego ROMu wszystko wróciło do normy z moimi partycjami. W międzyczasie, jak telefon się uruchamia, chciałbym was zaprosić do polubienia mojej strony na Facebooku, którą założyłem dzisiaj praktycznie. Jest to strona Seaheart TV, oczywiście link znajdziecie w opisie. Dlaczego do tego zachęcam? A dlatego, że tam będą oczywiście najnowsze informacje o odcinkach nadchodzących oraz będziemy mogli sobie podyskutować na różne tematy, powymieniać się spostrzeżeniami dotyczącymi danego ROMu, czy nawet będziemy mogli sobie podyskutować o tym, jakie odcinki powinniśmy stworzyć, czego teraz potrzebujecie, co jest teraz na topie. Ja od siebie powiem, że CyanogenMod 12. Zrobiliśmy już recenzję o CyanogenModzie 12. Jest to całkiem fajny romik. Teraz przejdziemy przez proces jego konfiguracji. Oczywiście wybieramy swoje Wi-Fi. Jeżeli go nie wybierzemy, to będzie nam ciągle zjadało z pakietu danych. Wyłączyć możemy pakiet danych dopiero po ukończeniu konfiguracji. Czekamy, aż się połączy. Widzimy, już pobiera się słownik dla naszego systemu, aby wszystko było w języku polskim. Pomijamy. A i tak, a to jest menu, że mamy na przykład drugi telefon, na którym jest wszystko skonfigurowane. Możemy teraz go przez NFC przesłać wszystkie nasze dane, tam konto Google i tak dalej, gdzie się samo ustawi. No, że ja mam tylko jeden telefon,
mój tablet NFC nie posiadał, bo już go nie mam. No to funkcja taka trochę zbędna, a teraz nie można się zalogować, bo coś mi tam, bo znowu Livebox mi zamulił czy się zatkał. To jest przez to urządzenie to wszystkie problemy na świecie. Okej, okay. Teraz ja polecam znaczenie właśnie opcji jak bezpieczny SMS oraz użyj usługi lokalizacji Google, gdyż to zwiększy dokładność naszego GPS-a. A teraz... O, i teraz już widzimy nasz nowy launcher. To jest Google Now Launcher, na razie nie widzimy Google Now. Aby je widzieć, musimy je najpierw aktywować oraz zalogować się na nasze konto Google. No, że ja jeszcze tego nie zrobiłem, to nie widzę tej lewej... Po przesunięciu pulpitu w lewo nie widzę zakładki Google Now. A teraz widzimy, jest to Android 5.02, CyanogenMod Mod 12. I jak zawsze CyanogenMod Mod nas zaskoczył własną wersją. No. Teraz to nie jest obrazek, nie mogę tego obrazkiem nazwać. Własną wersją gry od Google. Android Flappy, nie wiem jak to nazwać już tam. W każdym razie. Ten CyanogenMod Mod 12 jest zbudowany na jądrze 3.4.0, czyli na tym samym co KitKat. Jest to o tyle ciekawe, że niektórzy mówią, że ten Lollipop, który jest przeportowany z koreańskiej wersji LG G2 na naszą europejską, jest również na tym samym jądrze i że to jest praktycznie KitKat z wyglądem Lollipopa. To nieprawda, gdyż Lollipop domyślnie również używa jądra 3.4.0. Niektóre telefony, jak Moto X drugiej generacji, bodajże używa jądra 3.5.2. No ale różnicy tam jakiejś za wielkiej nie ma. Okej, w dzisiejszym odcinku to wszystko. Jeżeli chcecie się zdecydować na ten ROM, zachęcam jeszcze do obejrzenia recenzji CyanogenMod Moda 12, która jest już na moim kanale. A tak to życzę przyjemnej instalacji ROMu oraz do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie zainstalujemy sobie Grolę, czyli port Androida 5.0, stokowego Androida 5.0 z koreańskiej wersji G2 na naszej europejskiej. Cześć, do następnego odcinka.